found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still. Siemaneczko, witam was na moim kanale w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do was z vlogiem, w którym pokażę wam, jak wyglądają zakupy do koronawirusa. Ogólnie cały dzień mój, ogólnie w izolacji, w kwarantannie, jakby można tak powiedzieć. Więc właśnie jesteśmy w Selgrosie i idziemy na zakupy. Zobaczymy, czy są puste półki. Potem wrócimy do domu i pokażę wam wszystko, jak przebiega nasz dzisiejszy dzień, mój dzisiejszy dzień, kiedy nie chodzę do szkoły, kiedy mamy wolne, kiedy nie możemy wychodzić z domu. Więc jeśli was to ciekawi, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na dole oraz komentarz. No i co, przechodzimy to już do odcinka. Patrzcie, jakie pustki. Wszystko każdy wybrał. Jeśli chodzi o chleb, taki wiecie, zbożowy, zostało tylko tyle, całe puste półki. Nic a nic. No to nieźle, powiem wam, nieźle. Jeśli chodzi o cukier, słuchajcie, to wygląda on tak. Coś tutaj jest, ogólnie wczoraj moja mama była i już nic praktycznie nie było. Makarony, więc mamy co wybierać tak średnio. Pustki, tu też pustki, pustki. Więc no. No nieźle się tylko gromadzi, to już są nasze chyba szóste zakupy, a nawet więcej. Pomarańczowym? Dobra, też dobra. Mamy ryż, słuchajcie, zobaczcie, jak go dużo. Został jeden ryż. Nie, dwa zostały, no ale dobra. Super. Tyle ryżu. No i słuchajcie, nie ma ryżu. Nic, o nic, nic, o nic, nic. No to niezłe zapasy. Ostatnie żel antybakteryjne. A to nie jest żel antybakteryjny? To są najlepsze szampony ever, mówię wam, polecam. Mydło wygląda tak, więc słuchajcie, no za dużo ich go nie ma. Nie ma pełnych półek, są takie puste w miarę. Patrzcie, co znalazłam, znalazłam żel antybakteryjny. Mam go w tych mniejszych ilościach, a teraz on wygląda jak takie mydło antybakteryjne. Jesteśmy właśnie, słuchajcie, na proszkach i proszków tak totalnie, troszeczkę powiem wam, że ubyło, więc... No dosyć słabiutko. O, mama wzięła Ariel właśnie, więc kapsułki, kapsułki bierzemy. Spirytusik, słuchajcie, bo trzeba się odkażać. Ale nie ma tego, co jest zielone, ty dłużej. Oh no, ale pustki. Pan też się przygotowuje na koronawirusa? Nie, tak... profilaktycznie. A, profilaktycznie, dobrze. Teraz napoje, słuchajcie, i nasz piękny wózek, cały zapakowany, z dezynfekcją. Dezynfekcja właśnie. Masło, super. Jeśli chodzi o masło, prezentuje się tak. Serki, słuchajcie, pięknie. Pięknie to wygląda. Patrz, mamo. Z ziołami, z cebulą, szczypiorkiem. No zielony. Takie mamy, słuchajcie, pustki. O, hamburgerki malutkie, ale cute.
wyglądają nasze, słuchajcie, zapasy? No po prostu, znaczy to jest, ile to jest, mamo, w ogóle? To jest 1/4? To nawet nie wiem. To chyba nawet nie jest 1/4, szczerze mówiąc. Jak ułożymy, to pokażemy. Jak ułożymy, to pokażemy, w ogóle pokażemy wam wszystkie kartony naszego jedzenia. Run. I idziemy, słuchajcie, do domu. Właśnie, słuchajcie, wracamy już ze Selgrosa i zrobiłyśmy naprawdę mega, ale to mega duże zakupy. Mamo, jak oceniasz zakupy? No, więc naprawdę są duże, ogólnie już zbliżarce mamy całą zapełnioną i więcej wam tak opowiem w domu, myślę. I ogólnie pokażę wam mój dzisiejszy dzień, jak się opiera ogólnie, co takiego będę robić. I jak wygląda w ogóle system nauczania, bo teraz jak się nauczamy, w ogóle jak się uczymy, jak prowadzone są lekcje, wszystko wam opowiem w domu. I pokażę wam w ogóle wiadomości, a teraz przyjedziemy do domu, bo mam godzinę jakąś 8 jest chyba? Nie. 7:30, więc no. Pół do. Więc lecimy już do domu. Chyba wiecie co? Więc tak, słuchajcie, pozwólcie, że ja sobie zdejmę kurtkę i zacznę wam opowiadać te wszystkie inne, no, rzeczy na temat koronawirusa. Okej, słuchajcie, ja już jestem w domu, w swoim pokoju i właśnie mamy godzinę jakąś 8, coś takiego. Ja przyjechałam z Selgrosa, byłam w ogóle o 5 nad ranem wstałam. Więc byłam w Selgrosie, słuchajcie, i jak to w ogóle oceniam, co myślę o koronawirusie, bo na to będzie dzisiejszy w ogóle odcinek, jeśli się w ogóle ktoś nie skapnął. Więc tak, czy się boję koronawirusa? Można powiedzieć, że z jednej strony tak, ogólnie do wczoraj myślę, się z tego śmiałam, naprawdę się z tego śmiałam, ale jak zadzwoniła moja w ogóle taka przebrana ciocia i koleżanka mojego taty, co się tam dzieje we Włoszech i w ogóle jak zaczęłam słuchać tych wiadomości, to serio zaczęłam się bać i też jakby to przeczuwałam, mimo 2020 rok miał być najlepszy, a będzie najgorszy. Nie jestem również osobą, która ma jakieś doświadczenie w tym właśnie koronawirusie, wie więcej niż lekarz, ale na pewno powiem, że te osoby, które się teraz śmieją, czyli ta osoba, która była wczoraj, która się naprawdę z tego śmiała, z wszystkiego, z ludzi, którzy robią zapasy, po prostu teraz serio jest to poważne, bo we Włoszech, nie wiem czy wiecie, ale po prostu kwarantanna jest trzymana aż do września. Do września nie będzie w ogóle wyjazdów. Do września nie będziemy w wakacje nigdzie wyjeżdżać, więc no sorry, słuchajcie, ja na przykład miałam zaplanowane wakacje we Włoszech. Powiem wam szczerze, że naprawdę miałam zaplanowane wakacje i to na długi czas. I ogólnie miałam też jechać na obóz do jednego właśnie państwa, które też jest blisko Włoszech, więc no miało być całkiem inaczej, a naprawdę szykuje się wojna. Ogólnie dzisiaj mamy 13 marca i jest to drugi dzień właśnie, kiedy ministerstwo powiedziało, że mamy wolne na 2 tygodnie i 4 dni. To dla mnie te 2 tygodnie na pewno nie będą wolnym, tylko pewnie to się przedłuży, więc znaczy ja tak myślę, uważam, zobaczymy jak będzie potem za te 2 tygodnie. Na pewno się to przedłuży i to nie będą 2 tygodnie, a nawet 4 tygodnie i tak więcej, więc jeśli to w ogóle nic nie zadziała, jeśli każdy będzie wychodzić i po prostu oleje ten jakby zarząd, to po prostu nic ci nie będzie. Ja na przykład już od dzisiaj nie wychodzę dzisiaj, bo ostatni raz kiedy wyszłam, ogólnie pojechałam do miasta. No i nic, po prostu, i już będziemy siedzieć w domu. Nie chcę się na jakiś temat też bardzo wypowiadać, bo po prostu jeden słowem już się zaczynam bać, bo to nie jest tak, że nie dotyka młodych ludzi. Naprawdę to nie jest tak, jak o wszyscy mówią w mediach, że to tylko starsi ludzie, że tylko 50 lat, a to naprawdę nie jest tak, to każdego dotyka nawet. To nie jest tak po prostu łatwo, jak każdy sobie wydaje się śmieje, że a zapasy nie robić, kurde, beka, śmiesznie. A potem będzie, jeśli będzie kwarantanna, to niech nie będzie wychodził po prostu z domu, tak jak we Włoszech i nie wiem, co wy będziecie jeść. Więc no u mnie już są duże zapasy, szczerze mówiąc. Ja naprawdę bym wolała, szczerze mówiąc, chodzić do szkoły, normalnie żyć, nie tak jak teraz, normalnie spotykać się ze znajomymi, wchodzić do galerii, po prostu wszystkie moje filmy na te challenge, które miałam zaplanowane, po prostu nie miałam czasu ich nagrać, bo była cały czas nauka. Idą w gruzach, po prostu ja je nagram, nie wiem, za 6 miesięcy dopiero, kiedy wszystko się opanuje, bo naprawdę to jest istny chaos. Jeśli chodzi o mój dzisiejszy outfit, prezentuje się on tak, mam taką zwykłą koszulkę różową z myszką Mini i Miki z takim napisem z Zary oraz naszyjnik właśnie w krzyż z Berszki. Scrunchy mam z H&M-u, pasek Berszka, spodnie Berszka, joggery i buty
Air Force z Nike, więc tak się dzisiaj prezentuję. Ogólnie zaraz się przebieram, był taki, no będę w domu przez cały dzień, przez praktycznie całe 2 tygodnie, więc raczej zaraz się przebiorę. No i co, pokażę wam zaraz właśnie, jak wygląda system nauczania teraz. Mam nadzieję, że moje nauczycielki nie będą na mnie złe, że pokazałam ich imię i nazwisko, bo by naprawdę bym musiała dobrze to ukrywać. Więc jak widzicie, 15 godzin temu, jeden dzień temu, moja właśnie sorka od polskiego wysłała wiadomość, że właśnie będziemy razem tutaj współpracować i że wszystkie sprawdziany też będziemy pisać właśnie na Librusie i w ogóle na Formsach. Więc jeszcze od angielskiego moja nauczycielka, więc już mam jakąś pracę domową tutaj do zrobienia, jeszcze jej nie zaczęłam robić, just to. Mam obejrzeć jakiś filmik, no więc tak się to prezentuje. Więc no, jak widzicie, dosyć tak słabiutko wszystko mamy na wiadomościach tutaj, dostajemy. Zajęcia są tak, jakby normalnie po prostu były, nie ma żadnych, że dni wolne. Więc no, jak widzicie, wszystko będziemy robić na właśnie na Librusie, na Formsach, na internecie rozwiązywać i wszystko robić po prostu w domu. Powiem wam, że mi się tak nie chce, po prostu tak mi się nie chce, muszę do 14 wysłać sorce od polskiego zadania, więc super, mam właśnie polski, temat już zapisałam. I jeśli dobrze zrozumiałam, to po prostu mam wykonać ćwiczenia ze psalmu 13, ze strony 55. No dobra, dobra, więc szukajmy... A, tu jest psalm 13, czyli strona 53, dobra. Dobra, dobra, kumam tutaj. A, i tu są te ćwiczenia, dobra. Git, więc musimy odrobić ćwiczenia, musimy omówić w ogóle cały psalm. Napisać temat, to już temat napisałam, więc no, git. A no i jeszcze słuchajcie, oprócz tego, to jeszcze muszę odrobić chemię, język polski właśnie, historię, angielski i coś jeszcze? Nie wiem, na razie mam tyle. A jeszcze niemiecki, o niemiecki, bo pani przed chwilą wysłała, więc naprawdę... To jest mult. I oprócz tego jeszcze za tydzień piszemy kartkówkę z chemii, która miała być dzisiaj. I jeszcze w poniedziałek piszemy kartkówkę z historii, czy z polskiego. Dobra, nie wiem, ale po prostu będziemy pisać to normalnie na internecie, więc trzeba się wziąć w garść. Tak. Słuchajcie, udało się, odrobiłam to, zrobiłam to, wszyściutko, więc super, jestem z siebie dumna, jeszcze historia, chemia i o. Więc teraz lecimy z historią, powiem wam, że jak tylko mi przyjdzie jakaś wiadomość na Librusie, to po prostu tak mi się nie chce w nią wchodzić, po prostu rzygam już tymi wiadomościami i mam dosyć, naprawdę mam dosyć. Okej, słuchajcie, mamy godzinę prawie 15, a ja już zdążyłam odrobić polski, historię, nie biologię, tylko chemię i została mi biologia, język angielski, jeszcze język polski, zadania domowe, więc super, polecam. Mam cię. Jeżdżaj, koniu, po tych schodach, bo... Jak tam ci idzie, gdzie jesteś? No właśnie, jestem... Właśnie się zalogowałam do gry, po pierwsze. Aha. O, tutaj jakiś klubik i teraz jadę do zegara i powiem ci, tak mi się nie chce jechać do tej czarownicy. Jeszcze jak mi mówisz, że zapomniane pola, to po prostu to będzie wieczność, naprawdę. Dobra, jestem i go on. Dobra, powiem, że to nowa grań, tak? Bo ja chcę nowej grani. Jeśli chodzi o to, co teraz oglądam, to oglądam Szkołę dla Elity. Zaczęłam właśnie pierwszy odcinek. Powiem wam, że
Jest spoko, jakoś mnie za bardzo on nie wciągnął. Aż tak jakoś bardzo, żebym leciała z odcinkiem, z kolejnym, no odcinek kolejny i kolejny. Więc no nie wiem, zobaczymy, ale jak ja już coś zaczynam, no to kończę. Ma 2 sezony, niedługo właśnie będzie już 3, chyba że już dotarł, nie wiem. Ale nie, chyba dzisiaj właśnie była premiera jego, więc no. Odcinków trochę ma, więc właśnie, no dopiero jestem na pierwszym i no właśnie to jest to, że trochę mnie aż tak nie zaciekawił. No ale zobaczymy. Obejrzę, w ogóle możecie mi pisać, co warto obejrzeć na Netflixie, chociaż już mam taką wielką listę, tylko po prostu mi się nie chce tego oglądać, więc... Więc słuchajcie, mamy godzinę jakąś 23, wstałam o 5, jestem mega śpiąca i chcę już iść pójść spać. Więc ogólnie podsumowując ten filmik, taki o koronawirusie, w ogóle o życiu. Więc co takiego będę robić przez te 2 następne tygodnie, nawet może 3 miesiące albo miesiąc. No to jak widzicie, po prostu będę grać w gry, będę oglądać Netflixa, będę się uczyć, jak widzicie. Oraz właśnie, nie pokazałam tego, ale pracuję oraz sprzątam, wiecie, gotuję obiady i takie tam i bawię się z siostrą. Więc to będą moje właśnie taka rutyna, ogólnie gadam właśnie ze znajomymi przez kamerkę, na przykład z Agnieszką teraz, z Tomkiem, więc no, tak to wygląda. No i co? Do zobaczenia już w kolejnym filmiku, piszcie w komentarzach, jakie filmiki mogę nagrać przez ten czas, bo w ogóle nie będę wychodzić z domu. I nie wiem właśnie, co chcecie oglądać, myślałam coś o liceum, ogólnie, więc nie wiem, zobaczymy, piszcie wszystko w komentarzach, jakie filmiki chcecie, takie jakieś ciekawe, takie jeszcze, no wiecie, jakieś dobre tematy, dobre tytuły, więc no, do zobaczenia już w kolejnym filmiku, możliwe, że niedługo, nie wiem, kiedy wstawię tego vloga, więc nie wychodźcie z domu, możecie porobić coś innego, jak na przykład pograć w gry, ja naprawdę mega się cieszę, bo ja w dzieciństwie naprawdę dużo grałam w gry, naprawdę z tą grą i akurat z moją przyjaciółką Natalią, którą serdecznie kiski, foroverki, pozdrawiam. No i co, dobra, już nie przedłużam. Hello, Angelika, stop it please. Więc pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę, subskrypcję dole oraz komentarza. No i co, do zobaczenia już w kolejnym filmiku i bye! Buziaczki!